Jeżeli możesz. Znaczy, mogę, z kim będzie na żywo. To jakości. Okej, okay, git. Jest na 2020, z czego jedna dziesiątowa. Jakość firmy Henkel. Dobra, to daj mi jeszcze chwilę, bo ja ustawiam sobie jeszcze czat. Spoko. Ludzie już zapomnieli, że nasze streamy są w niedzielę. Pod tego mamy bota. Ile później, czy na pewno mamy bota? Tak, mamy bota. No śmieję się. Jeszcze. Wszyscy się śmieją, dopóki bot nie wybuchnie. Dopóki bot nie zacznie... nie zyska samoświadomości. A i takie dziwne rzeczy się zdarzały. O, a propos. No, bot ożył. No ja nie wiem, jesteśmy minutę po czasie, jak tak może. Minutę po... jak to? U mnie 17:01. No tak, ale zaczęliśmy wcześniej. Nic mi nie udowodnisz, poza tym, że bot ma napisane tutaj jest 5 PM. Cześć Samuraju, cześć Luna, cześć Hitsuru. Cześć Samuraju, cześć Luna, cześć Hitsuru. Poczekamy jeszcze chwilę. Popatrzymy na piękny sprite z boja hotelowego. Jak on pięknie uzaczał mrugę. Wspaniałe quality animacje. Nie mówię, że są złe, żeby nie było. Ale pośmiać się można. Człowiek, przez to, że gram ostatnio w Greatest Eternia, to tak dziwnie się patrzy na stare części. Ja dalej nie wiem, kiedy ruszę Greatest Eternia, nie mam pojęcia. Ja na szczęście teraz mam bardzo dużo ilości na raz tych gier, które będą się przejść. Dzięki za followa, Hosso. Hosso, dzięki za followa. Tak, to nie wersja DS-owa, gramy w wersję... Steamowo. Steamowo, androidową. Czy tam Steamowo, iOS-ową? Bo nie pamiętam, czy ona w końcu była na Androidy, czy na iOS-y. Na Androidy i iOS-y chyba była. Skoro już mowa o grach, na które będę musiał czas poświęcić. To wcale nie jest tak, że dwa JRPG-i wychodzą prawie, że tego samego dnia. SMT i Pokémony? Nie, tam jest tydzień różnicy. Tales i Final 4 na Steamie. A. Ten Pixel Remastered. Okej. Okay. Tales 10, a Final 8. Znaczy, nawet nie wiem, czy będę kupował, bo jakoś czwórka nie jest, powiedzmy, moją ulubioną częścią. Mhm. Ale. No, zagrać pewnie spróbuję. No, ja czekam na Metroid Bread. A później SMT i Pokémony. I guess. Tydzień po tygodniu. Ja się zastanawiałem, czy nie kupić sobie SMT pudełkowego, tylko jest internetowym. A. Z tym, że jak kupię pudełkowe, to będę miał je dzień później. Ja się zastanawiam, jak będzie taniej. Znaczy, taniej podejrzewam, że będzie jakoś w sklepie, ale to też raczej nie jakoś specjalnie dużo, bo raczej jakieś dycha czy dwie dychy zaoszczędzisz, tak? Zawsze to taniej. Tylko... mówię, no dla mnie, no bo praktycznie nie masz szans, żeby dostać to pudełkowo do tego samego dnia raczej. Tak mi się przynajmniej wydaje, biorąc pod uwagę, że wychodzi święto nasze. Ale że co wychodzi święto? No SMT. A. 11 przecież. Okej, ja myślałem, ja po prostu, ja moja konfiguracja domyślna to jest myślenie o czasie premiery Dreada. Nie, no mówię, bo nawet już sprawdzałem sobie, bo na X-comie było... O Jezu, Dread jest 8 w piątek, dobra, nie ma co, Digital idzie i chuj. Że ten... Znaczy nie, 8 masz jeszcze szansę, że kupisz, tak? Zwłaszcza... Podejrzewam, że jeżeli byś zamówił jakąś rezerwację czy coś, to mógłbyś na przykład podjechać do sklepu i odebrać na miejscu, tak? No, zobaczymy, bo ja pewnie będę chciał, pewnie będę musił przez weekend od razu przejdę. No ja właśnie już nie planuję sobie 12 wolne wziąć na SMT. Ja pewnie i tak będę brał 12 wolne, bo to jest piątek i IRC, więc... No tak. Szkoda, dlatego, by było. Dlatego tylko 12, a nie więcej.
A u nas niestety nie ma żadnych takich rzeczy typu, jak jest czwartek święto, to w piątek też robicie wolne. To już nie te czasy. Znaczy się, no u nas też nie ma, zazwyczaj nie ma takiej praktyki, ale po prostu wtedy się urlopy bierze normalnie. Mhm. Dobra, pogadali. W sumie jest jeszcze jedna bardzo mało fortunna okoliczność, która wystąpiła. Mianowicie muszę jeszcze skoczyć do łazienki na chwilę. Doskonale. Bo nie czułem potrzeby przed włączeniem streama, ale jak tylko włączyłem, to no cóż, dobra. Także ja jeszcze zaraz wrócę i jak wrócę, to gramy w grę, actually. Sevi włączył, zobaczył herbatkę i aż poczuł, jak ta herbatka mu spływa do pęcherza. 100% prawdy. Nawet mam wrażenie, że... Chwila. Zastanawiałem się, dlaczego miałem cały czas wrażenie, że coś w październiku wychodzi. Herbatka z kwasikiem cytrynowym, tak? Zastanawiałem się, dlaczego jest takie wrażenie, że w październiku coś wychodzi i to właśnie Dread jest. Przy czym ja, powiedzmy, nie jestem aż takim metroidowym człowiekiem jak Sevik, więc jeszcze się zastanawiam. Nie jest to dla mnie jakiś super priorytet. Najpierw bym musiał przejść jakikolwiek innego metroida. Sevik mnie już nakłaniał, żebym któregoś przynajmniej przeszedł. Tak, przejdź, proszę. Czy Super nie był na Switch Online? Był. Jest. Znowu będę musiał kupić Switch Online. Znaczy wiesz, no Switch Online przynajmniej jest w miarę tani, tak? To nie jest jakiś super duży wydatek. Okej. Okay. To... Nie no, warto, no Metroidy są dobre. To jest seria, która ma konsekwentną jakość przez wszystkie gry, jeżeli nie bierzesz pod uwagę Other M Baby. Ale to tylko jedna gra do wykasowania. Zastanawiam się, czy jest jeszcze jakaś taka długa seria, o której mogę powiedzieć, że jest konsekwentnie high quality. Mega Man, jeżeli wyłączysz... Jedynkę, siódemkę, ósemkę... Nie no! Dziewiątkę! Nie no, chwila, dlaczego hejtujesz siódemkę i ósemkę? Ósemka jest grą... Nie, dobra, z siódemką przesadziłem, ale ósemkę jak najbardziej hejcę. Dosowe, cześć Sylwio. Mario, I guess. Czy chcemy porozmawiać o Marianie 2? No dobra. I w sumie musiałbym się zastanowić nad innymi Marianami. Znaczy... Ja generalnie przychodziłem jakoś super dużo Marianów, cześć sobie. Pokemony? Sword and Shield? Coś tam? Znaczy nie no, Pokemony... Nie przepadam za trzecią geną. Jestem z tych, którzy nie przepadają za... Jestem z tych, którzy nie przepadają za pierwszą geną. Słuchajcie, może... może nie robimy dzisiaj streama, tylko zrobimy podcast. Ja nie widzę absolutnie żadnego... Nie, ale to jaka jeszcze seria? Ej, Saturnej! Chciałem powiedzieć Castlevania, bo też ciężko mi powiedzieć, czy był jakiś taki tytuł, który bardzo źle kojarzę z Castlevaniowych. Simon's Quest jest średni, ale... podobno, aczkolwiek ja w niego nie grałem, więc... Znaczy wiesz, no to powiedzieć. To też jest w dużej mierze, powiedzmy, jeden tytuł z całej serii, tak? Castlevania Dracula X to jest gra zdecydowanie zbyt trudna, jest przegięcie trudna i moim zdaniem nie jest najlepsza. Chodzi mi o tą SNES-ową wersję Ronda. Dano so... Znaczy, ustalmy sobie jedną rzecz, jeżeli coś się działa źle, bo jest emulowane, to nie znaczy, że gra jest zła, okej? Okay? Przechodziłem dawno solo na DS-ie i to wychodzi znacznie lepiej, naprawdę. Cześć, Bricky. Cześć, Bricky. Podcast to jest takie coś, że ludzie se gadają na jakiś temat. Mam wrażenie, że
Ta, która była na Advance'a przed Harmony of Dissonance, to było Circle of the Moon chyba? Że ono jakoś tyłka nie urywało? A mi nie widziałem gameplay z Circle i wydaje się być okej, okay. Ma taki całkiem unikalny system z tymi kartami. Trzeba by go kiedyś ograć. Mam nadzieję... Doskonale. Mam nadzieję, że... że wyjdzie taka Castlevania kolekcja na Game Boya. No bo w sumie... Że gdzie tak, Game Boyowa kolekcja na Steama wyjdzie, o, w ten sposób. To jest tak, że ona w ogóle była zapowiedziana, czy to jest wydaje takie, mi się, że to jest kwestia tego, że ona gdzieś tam wyciekła? No właśnie mi się wydaje, że bardzo dużo ludzi o tym plotkuje, tak? A nie na zasadzie, że rzeczywiście zostało zapowiedziane, bo wiesz, to, że o czymś się plotkuje, że wyjdzie, to naprawdę nie musi mieć wiele wspólnego z prawdą. Ja odnośnie plotek, to ja cały czas mogę takim ludziom odpowiedzieć, jak tam się gra w Personę na PC-cie albo na Switchu. Znaczy, piątkę. To jest bardziej kwestia tego, że chyba jakaś agencja ratingowa sklasyfikowała te kolekcje i to dlatego, stąd jest ta ten. A to są bardziej wiarygodne rzeczy, bo na przykład z tego wyciekło Great Ace Attorney Chronicles. No tak, tak, tak. Więc to... ja jestem w stanie... Znaczy nie, jeżeli rzeczywiście już coś do ratingu poszło, to raczej... Rzeczywiście jest coś na rzeczy, tak? No bo to nie jest coś, co o tak po prostu się mówi. Słuchajcie, mamy sobie coś, co... Zastanawiamy się, czy w ogóle jest sens to produkować. Nawet jeszcze nie zaczęliśmy, ale słuchajcie, jaki byłby tego rating? A skąd mam wiedzieć, jak tego nie widzimy? No ale powiedzcie nam. No, ale... Czyli co to by było? Circle of the Moon, Harmony of Dissonance... Aria. I Aria. Cześć, Kson. No bo innych... Game Boyowych chyba nie było. No chyba, że chcieliby zrobić z tego duologię, że jednocześnie dano sobie by dali, tak? No ale to wtedy trzeba by było też rzucić Eklezję i Portret, żeby nie dyskryminować innych DS-owych gier. A to już jest dużo jak na jedną kompilację. Z jednej strony tak, z drugiej strony dziwnie strasznie wrzucać tego. Arię Bezdomna. Ne. No mówimy o grach, które wyszły na Game Boy Advance'a właśnie. Znaczy... Czy chodzi ci o oryginalnego Game Boya? W sensie, że tego czarno-białego Game Boya? Nie, no, napisał Advance, więc... No, my mówimy cały czas o grach na Advance. O, widzisz? Jakie były kasowanie na oryginalnego Game Boya? O Jezu, były takie dwie chyba. Platformówki. Znaczy, mi się kojarzyło jakieś Kid Dracula, ale nie... No to... Trzy? Kid Dracula przypadkiem nie wyszedł w tej kompilacji Steamowej? A nie wiem, powiem szczerze. Sonia Blade, Castlevania. Na Game Boya weszły Castlevania The Adventure, Kid Dracula, Castlevania 2 Belmont Revenge, Legends... No. Okej. Okay. O, nie nawet nie kojarzyłem. No ja kojarzyłem, że The Adventure jest rzeczą i że miała jakąś kontynuację i w sumie chyba tyle. To kojarzyłem z Game Boyowych. Ja głównie, gdy wychodziły na konsole Game Boyowe, to kojarzę Harmony of Dissonance, dlatego że to była jedna z pierwszych gier, które w ogóle kupiłem tak legalnie na Game Boya. Aha. Nie powiem, że zupełnie pierwsza, ale jakoś tak blisko bardzo. Dobra, wiecie co? Bo śmieszki śmieszkami, fajnie się gada, a z drugiej strony jednak dobrze by było coś tam zrobić, skoro już tu jesteśmy. Nie. Sylwia, zmień tytuł, proszę. Znaczy się ten, tytuł. Nie tytuł, tylko grę. Okej. Okay, dzisiaj w ogóle kończymy w pół do siódmej, bo ja jestem dzisiaj jakoś tak konkretnie przymulony, że po prostu nie mam siły na dwie godziny. Otóż widzicie, tak dokładnie działa dorosłość. Człowiek wchodzi w rytm pracy tygodniowej, jak sobie myśli o tym, że jutro poniedziałek,
to już wieczorem go skręca i mu się kompletnie nic nie chce. Tak. No dobra. Jestem głównym wojem hotelowym w hotelu Gatewater, który jest w... działa już od 4 pokoleń. Wydaje mi się, że otrzymałem telefon po 8 wieczorem od naszego gościa, pani May. Poprosiła o mrożoną kawę, aby ją przynieść na 9 punktualnie. Przyniosłem ją dokładnie o umówionym czasie. I przyniosłem kawę dla naszego gościa, pani May, samej jej tylko. Jakby trzeba by nacisnąć go tutaj, bo z tego co pamiętam, to śledztwo w pokoju May dało takie implikacje, że mogła tam być jeszcze jedna osoba. No, z tego co pamiętam, to tak. Trochę już czasu minęło, więc pamięć może być zwodnicza. Na pewno była tylko pani Kwiecień Maj? Absolutnie, proszę pana. Absolutnie? Tak. I tak, to tak jak bym powiedział, tak bardzo absolutnie. Taka moja maniera. Jak to możliwe, że jest pan tak bardzo pewien? Po to widziałem. Jezus Maria. Cursed. Blessed. Cóż, kiedy przyniosłem zamówiony posiłek, Shinji, czy możesz odpalić szybko tłumacza? Ależ oczywiście. Ona, gość, proszę pana, podarowała, obdarzyła mnie całusem. Czym? Całusem. A, całusem. Z cyklu rzeczy, które się nie tłumaczą dobrze na inne języki, ten dialog. No, bo generalnie MBSA jest francuskie. Aha. To, po co, to cało z francuskiego, ale nie, nie francuski, proszę pana. Bardziej jak taki smok w policzek. Czemu ona by to zrobiła? Wydaje mi się, że być może była w tamtej chwili zachwycona moim należytym zachowaniem. Była to chwila, której nigdy nie zapomnę. Brzmi dla mnie bardzo podejrzanie. Zdaje się, że pani May coś zamierzała i chciała, żeby boj hotelowy ją zapamiętał. Ten boj hotelowy nie miałby żadnego powodu, aby kłamać, ale muszę znaleźć coś do użycia w jego zeznaniach. No to co, naciskamy wszystko jak leci? I to było zeznanie, które nacisnęliśmy, right? Tak. To jedziemy tak od tyłu w takim razie, jak jest. W takim razie dokładnie o 9. Dokładnie. Punktualnie i zdecydowanie o 9. Ostatecznie, definitywnie. Jak może być pan taki pewien? Pani May naciskała mocno, żeby została ona przeniesiona w tym czasie. O, gońcu, tihi, chciałabym jakby mrożoną kawę dokładnie o 9. Coś w tym stylu. To też zapukałem do jej drzwi, jak tylko wybiła 9. Czemu byłaby tak dokładna, jeżeli chodzi o czas? O! Zdaje się, że to były dokładnie te zeznania, które trzeba było nacisnąć. A bo teraz będzie... Nic kompletnie nie wyciągnęliśmy. Niedobrze. Tu nic nie ma. Czy to jest to? Rok Anatomii psuje percepcję człowieka. W jaki sposób? Że to wszystkie splejty, które widzisz, są jakieś... strasznie nieanatomiczne, czy coś w tym stylu. Też. Tysk, tysk. Nareszcie zrozumiałeś. Ten boj hotelowy nie ma żadnego powodu, aby kłamać. A teraz...
Jeżeli masz chociaż trochę godności, zakończysz tą nużące przesłuchanie teraz. Było ono trochę nużące. Świadek może opuścić stanowisko. Nie mogę pozwolić, żeby to się stało. Czy mogę? Mogę. Nie. Nie mogę. Bardzo rzadko odpowiedzią w takiej sytuacji jest odpuść. Chwileczkę, proszę zaczekać. Tak, czy obrona ma coś do dodania? Jedno ostatnie pytanie. Proszę pozwolić mi zadać jedno ostatnie pytanie. Wysoki sądzie, zgłaszam sprzeciw. Ta kpina ze sprawiedliwości trwa już zbyt długo. Spokojnie, spokojnie, panie Edgeworth. W porządku, panie Wright. Dam panu jeszcze jedno pytanie i to wszystko. To jest naprawdę to jest moja najostatniejsza szansa. Najostatniejsza z ostatnich? O co możemy go zapytać? Raczej o ścielenie łóżka jest raczej moim zdaniem pointless. Znaczy wiesz, no chyba, że chcemy wdawać się w jakieś tajne szczegóły. Możemy się zapytać o to, o zameldowanie w hotelu, o check-in. No bo jeżeli... Znaczy, do czego zmierzasz? Sam nie wiem. myślę nad tym po prostu. Bo teoretycznie room service to jest to, o czym nam on opowiadał, przekroł, tak? Mhm. No wydaje mi się, że z rzeczy, które zostają takie w miarę pozostające w związku, to check-in byłby, i o które nie pytaliśmy, to check-in byłby okej. Okay. Łóżka pani May było zasłane? No. Dobra, jedziemy. Proszę mi powiedzieć o zameldowaniu. Czy to nie chodzi o zameldowanie, tylko czy to chodzi o ten, o to, kiedy on poszedł do niej zanieść. Nie wiem, o co chodzi! A to wydaje mi się, że check-in to jest po prostu, kiedy no, ona rzeczywiście się wprowadza do pokoju hotelowego, tak? Mhm. A zapisałeś chociaż? Mamy dopiero co zapis tekstowy. No dlatego powiedziałem o zameldowaniu, bo wydaje mi się, że to jest to. No też mi się tak wydaje. Proszę powiedzieć o momencie, w którym pani May wprowadziła się do pokoju. O, w porządku. Dobrze, więc. Moja pierwsza myśl była taka, że była piękną osobą. Jest w moim typie, więc tak było to rozczarowanie. Rozumiem. Aha. Przepraszam bardzo, co dokładnie było rozczarowaniem? Cóż, nie jestem pozbawiony uroku, ale nawet ja nie miałbym szans z jej tym tam kochankiem. Co on powiedział? Co żeś powiedział? Cóż, raczej... Boju, powiedz nam teraz prawdę. Czy pani May wprowadziła się z inną osobą? Zgłaszam sprzeciw, to było... sprzeciwialne. Sprzeciw odrzucony. Świadek odpowie na pytanie. Tak, rozumiem. Czemu tego pan nie wspomniał w pańskich zeznaniach? Cóż, pan nie zapytał. Dobra próba. To jest coś, co normalnie trzeba wspomnieć. A, tak, faktycznie, zaiste. To tamtejszy dobry prawnik, pan Edgeworth. Ajajaj. Poprosił, żebym o tym nie wspominał, jeżeli nie zostanę o to zapytany. Uff! Ty głupcze! Panie Edgeworth, chciałby pan nam o czymś powiedzieć? Zrobiłem to! Wygrałem! Tak naprawdę nie zrobiłeś absolutnie nic! Twin room? To nie jest bliźniaczy pokój, prawda? No, chyba po prostu dwuosobowy. Dwuosobowy. Pani April May wprowadziła się do dwuosobowego pokoju z mężczyzną. Zgadza się? Tak jest.
Więc kiedy przyniósł pan zamówienie, nie widział pan mężczyzny w tym pokoju? Zgadza się. Wysoki sądzie! Dowiedzieliśmy się właśnie o kolejnej osobie, która mogła być mordercą. I w ten sposób zaczyna się trend, często spotkany w jej stronie, mianowicie trend trzeciej strony. Dziesiątej strony. W trakcie jednej rozprawy oskarżyłem 7 osób o morderstwo. Na szczęście dopiero 13 okazała się prawdziwym zabójcą. Drogą eliminacji po prostu. To jest ten tak zwany trial and error styl. Jeżeli wyeliminujesz niemożliwe, to pozostanie tylko możliwe, jakkolwiek nieprawdopodobne by nie było. Herlock Sholmes 2021. Tak, Herlock Sholmes. W świetle tego nowego faktu podtrzymuję, że niemożliwe jest osądzić oskarżoną. Nie zgodzi się pan z tym, panie Edgeworth? I kto, panie Wright? Kto jest tą inną osobą? To proste, był to... Boj hotelowy! To on zabił. Nie no, była tam April May, był tam Boy, więc... Czemu właściwie? Musimy odpowiadać na takie pytanie, skoro wszystko zostało to wprost powiedziane. Trochę tak. Człowiek, który wprowadził się, mężczyzna, który wprowadził się z panią May. Uff! Wysoki sądzie! Wysoki sądzie, yikes. Jak zostało wcześniej ujawnione, pani April May podsłuchiwała telefon ofiary. Jednakże sama pani May ma alibi na czas morderstwa. Jednakże to nie oczyszcza imienia mężczyzny, który był z nią. Boy hotelowy nie widział nikogo innego w pokoju podczas morderstwa! No proszę, co za wygodne małe ustawienie, ale jest za późno. Za ale późno? Ale by się oczy trzęsło. Podejrzewam, że bardzo by się to panu podobało, gdyby było za późno, czyż nie? W końcu to pan ukrył istnienie tego innego mężczyzny przed tym sądem. Uff! Amator z niskiej półki. Te oskarżenia są niedorzeczne. Wystarczy. Jeżeli nie umiesz odpowiedzieć na argument logicznie, nazwij przeciwnika idiotą. Sąd rozpoznaje argument obrony. Spodziewałem się, aby prokuratura i obrona wgłębiły się w to zagadnienie w pełni. Czy zostałem dobrze zrozumiany? Tak. Tak, wysoki sądzie. To wszystko, jeżeli chodzi o rozprawę May Fay. Rozprawa zostaje odroczona i kończymy posiedzenie. Ale te sprawy są krótkie. Panie Light! To pan naprawdę wspaniały. Naprawdę? Nie, żartuję. Wydaje się, że zostanę pana nową fanką. O, po prostu robiłem swoją robotę, wiesz. A co w ogóle chodzi z prokuratorem okazującą, by świadkowie rzeczy nie mówili? Znaczy czy to się może obrócić przeciwko nim? W sensie Sylwia pewnie ma na myśli, że jak to wyjdzie na jaw, to oni dostaną jakąś tam karę or something. Że... No właśnie, tak się zastanawiam w sumie, jak to jest dokładnie w przepisach, powiedzmy, że jeżeli ktoś zeznaje, to musi powiedzieć wszystko z jak największą ilością szczegółów, czy po prostu powiedzieć to, co myśli wedle własnego uznania. Znaczy, słuchaj, może być świadek, z którego całe zeznania składają się z nie pamiętam, nie wiem. Znaczy, no ja wiem, tak? Tylko chodzi mi o to, czy taki Edgeworth na przykład, czy jeżeli taki świadek po prostu powie coś na zasadzie, że
No tyle mniej więcej pamiętam, tak, no tak, tak mniej więcej kojarzę, że nie powiedział paru szczegółów istotnych, tak? Mhm. Czy prokuratura rzeczywiście za to odpowiada w jakiś sposób, tak? Czy świadek rzeczywiście musi powiedzieć wszystko, co dokładnie pamięta, z jak najdrobniejszymi szczegółami, tak? To znaczy... no, wiesz... prokuratura nie odpowiada za świadka, ale prokurator może odpowiadać dyscyplinarnie za to, że namawiał świadka do zatajenia informacji. To do tego jestem przekonany. Aha. No, na pewno są jakieś, wiesz, tam kodeksy etyki, czy tam jakieś... prawo o prokuraturze, które w jaki sposób tam reguluje tego typu kwestie, tak? No tylko jeżeli świadek tego nie powie, no to tak naprawdę nikt nie musi wiedzieć, że to prokurator mu kazał to powiedzieć, tak? No tak, no wiesz, ogólnie to jest tak naprawdę nie wydaje mi się, żeby był obowiązek mówienia dosłownie jak najdokładniej, tak? No nie, od tego są jakby profesjonalni pełnomocnicy, żeby oni zadawali pytania. I wiesz, na pytanie no trzeba za zasadę odpowiedzieć. No bo tak, jak jesteś świadkiem, to musisz zeznawać. A biorąc pod uwagę, że jesteś w sądzie, to zobowiązujesz się do mówienia prawdy i w ogóle, tak? Mhm. No chyba, że nie zeznajesz pod przysięgą, bo jest też taka opcja. W sensie... No ale zazwyczaj zeznajesz pod przysięgą, tak? No tak, tak. A czy możliwe jeszcze odnośnie tego karania Edwardsa, że po prostu to nie było jakoś pokazane, tak? Że jakieś takie rzeczy, które wychodzą podczas sprawy, potem gdzieś tam w biurze prokuratorskim są omawiane, tak? Mm. Że no słuchaj, Edwards, trochę odwaliłeś się, manianę zapisałem sobie gdzieś tam w aktach, tak? No, już widzę jak... Znaczy ja wiem, że to niekoniecznie musi być, zwłaszcza biorąc pod uwagę jak o jakim systemie mówimy, gdzie no siłą rzeczy Kingsite są jakąś tam karykaturą z takiego dość ostrego systemu, który niekoniecznie działa tak jak powinien, tak? By the way, Shinji, mam pytanie, kto jest w obecnej chwili prokuratorem generalnym w tym uniwersum? Czy to jest czy to jest Lana w tym momencie? Chyba. Mhm. Jak mi się wydaje. Znaczy, wiesz, jest też druga odpowiedź, dziura w zupie, ale chyba nie jest to odpowiedź, którą chciałeś usłyszeć. No, też mi się wydaje, że Lana, bo pewien inny... Znaczy, ja ci powiem tak, ja w tej chwili mam trochę za bardzo w głowie to, co się dzieje w Greatest of Nine 2. Aha. Znaczy, tak, nie rzucając jakichś turbo dużych spoilerów, to czwarta sprawa... kojarzy mi się z inną czwartą sprawą. Aha, okej. Okay. Ale ten drugi prawnik też był całkiem fajny. Ha? Jego twarz, jego szerokie oczy, trzęsące się wargi. Aż mi ciarki przychodziły. Skoro tak mówisz. Więc co się teraz ze mną stanie? Możesz iść do domu? Cóż. Nie wydaje mi się. Jeszcze nie. A, jasne. Ale trafiłem na świetny trop w dzisiejszej sprawie. Trop? Ten mężczyzna z panią May, on jest kluczem. Keyblade! A, rozumiem. Okej, okay, czyli szukamy Sory albo Zeanorta, czyli jesteśmy w dupie, bo to może być dosłownie 50 różnych osób. Może to być też ta sama osoba. Już mówię. Co się potem stało z panią May? Słyszałem, że ją aresztowali. Zdaje się, że uczy się tego, że jej uroki nie działają wszędzie. Majesza powiedziała tam, w sensie, którą część mówiła o Majesze? No. Prawdopodobnie jest w areszcie. Być może będę musiał tam później zejść. W każdym razie. Ta sprawa jest daleko od zakończenia. Już Majesz się May podobał? No tak, bo ona mówiła zarówno, że jest fanką Phoenixa i że ten drugi prawnik, no czyli w tym wypadku, no raczej mowa była o Edgeworth, a nie o Sandy, a innych prawników chyba na sali nie mieliśmy. Tak, tak, to na pewno chodzi o Edgeworth'a. Więc no, pytałabym.
Ejo. To jest. Dowiem się czegoś więcej o tym mężczyźnie. Czy myśli pan, że to on? Być może. Aż to. Czy ona nie ma 16 lat i 8 lat różnic między nią a Feniksem? Maja ma 16 czy 17 w pierwszej części? Lemmy. 17. 17. To wszystko zmienia. Powiem tak, ja nie widzę problemu zarówno co do jednej, jak i drugiej kwestii. Nie wiem, o co chodzi. Ech. AJ? 24. 7 lat. Znośnie jeszcze. Nie wiem, naprawdę nie wiem, o co wam chodzi. 7 lat powiadasz. Nie, przestań, przestań, przestań. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, na nie, to nie, jeszcze nie. Przyjdzie czas. A to złota zasada jest taka, że 7 lat jest różne w zależności od tego, jakim wieku mówimy. No tak. 40, 43 to naprawdę żałem za 18, no. 11, dope. Luna, powiedz mi, ile razy w serii Ace Attorney jest kwestia 7 lat temu i dlaczego za dużo? Spokojnie, jest jeszcze jedna rzecz, która się bardzo dużo razy powtarza. Larry Bats. Nie, Phoenix Wright podchodzący do kogoś, kto ma bardzo złe zamiary i pokazuje mu bardzo ważny dowód. Ej, Apollo to po nim odziedziczył. Najgorsze jest to, że w samej tej grze przynajmniej są trzy takie sytuacje. A, To prawda, to prawda. A i nie wiem, czy nie cztery. Nie, w Investigations też było chyba 7. W Apollo było 7. W tej grze jest chyba 7. W Grejcie jest 10 dla odmiany. Okay. Dobra. Dalej. Między TS Interpretations i Apollo jest 7 lat? Well... Okej. Okay. No na pewno w Apollo jest kwestia 7 lat temu. To ci mogę zapewnić. To nie jest równoznaczne z tym, że między tym a tym jest 7 lat, ale mogło być. Ja nie pamiętam... Nie chcę też wchodzić w szczegóły. Bo to jest jednak spoiler terytorii. Ja naprawdę nie uznaję argumentów typu o mój Boże, te gry są takie stare, to już nie ma, że spoiler. Każdy w to już mógł zagrać. Ale mnie wkurwia takie gadanie. O Boże. Czy chcesz porozmawiać o spoilerach Persony 5? Nie, powiedzmy... Jak to... Powiedzmy tak, urodziłeś się, nie wiem, w 2005 roku, nie? W wieku, powiedzmy, Ideka, 15 lat, chcesz zagrać w pierwsze Ace Attorney. Wszyscy ci wszystko spoilują, bo stwierdzą, że te gry wyszły już tyle czasu temu, więc już wszyscy wiedzą, ty też na pewno wszystko wiesz. No kurwa, nie ma, tak jakby nie było w ogóle prawa, żeby ktoś mógł w to zagrać później. No Boże święty. Dobrze, odpaliłem sobie timeline serii i przypadkiem zaczynałem wpadać na rzeczy z Gate Attorney'a. Ajajaj. Abortuj. Zaniechaj, zaprzestań. Poczekaj. 2016, 17, 18. Co jeżeli mogłabym Redemption narkować połowę filejnu? Żeby nie skłamać. Tak, 7 lat. Między czwórką. 19, 26. Super. Nie martw się, znajdę go do jutra, obiecuję. Liczę na pana. Poprosiłem o pełen zapis zeznań April May. Pomyślałem, że może się przydać podczas jutrzejszej rozprawy. Ale teraz jest... Zdałem sobie sprawę, że jest do dupy. Większość z jej zeznań to były kłamstwa. Właściwie nie, to jest... potężny spoiler z DGS. Znaczy, ja sam siebie załatwiłem bardzo potężny spoiler z dwójki.
Na szczęście nie jest u nas taki ogromny, jak się spodziewałem, więc... A ja się dobrowolnie załatwiłem spoilerami, bo myślałem, że minie długo czas, jak zagram w Great Ace Attorney. Chociaż nie pamiętam już większości, które... Jeden tylko. Bodajże z dwójki. Znaczy, jest spora szansa, że jak był dwójki, to jestem z jedynki częściowo. Wiesz co? Tak. Chyba tak. A, to chyba nawet wiem, o którym mówi. I to jest chyba dokładnie ten sam, na który ja wpadłem. Kurczę. No tego to ja już nie zapomnę. Zawsze można mieć zaspoilowaną Danganronpę przez to, że wchodzisz się w kolejności 3-1. Ajajaj. Cieszę się, że mówimy tylko mniej więcej o tym, w jakich okolicznościach wpadliśmy na spoiler i wszyscy wiemy, o czym mówimy. Tak. Niesamowite. Ten jeden spoiler. No co ja poradzę, no. Wszyscy wiedzą, ale nikt nie powie. Znaczy, wiesz, to jak chcesz, żebym spoilował, to mogę zacząć. Nie chcę. Mi zostało jakieś... Nie powiem, że półtorej, bo więcej niż półtorej, ale mniej niż dwie sprawy w dwójce, więc... Jestem w pozycji do spoilowania. Mm-hmm. Na dobrą sprawę była tylko jedna część, która nie została skreślona z zapisów. Ofiara uniknęła ataku i następnie pobiegła w prawo, a została złapana i uderzona. Nie wiem teraz, jak dużo dobrego mi to zrobi. W każdym razie czas na rozpoczęcie kolejnego śledztwa. Maja nie należy... Maja nie pasuje do tego aresztu i to moje zadanie, aby ją uwolnić. To be continued. Wow, udało się. Przeszliśmy przez pierwszy dzień po jakimś miesiącu. Boże święty, ma flashbacki z Investigations 1. Mogę... Greatach jest strasznie dziwnie podzielony, jeżeli chodzi o części i sprawy. Bo tam nie masz podziału na dni tak naprawdę. No, a... W sensie... Nawet jeżeli sprawa trwa 2 czy 3 dni, to i tak będziesz miał, że to jest investigation part któryś albo trial part któryś. Mhm. A powiedz mi, to jest taki system, że jest jakby śledztwo... Znaczy... A nie, bo z tego co pamiętam, to chyba nawet to nie jest jakby do końca... Bo chciałem spytać, czy jest system śledztwo sprawa, w sensie, że czy to jest tak, że... Jedynka jest pod tym względem bardzo różna, że tak to imię. No bo wiesz, tutaj jest investigation trial, nie? No, w dwójce to jest takie bardziej wykorzystywane. Jedynka miała sprawy, które miałeś same śledztwo, miała sprawy, które miałeś samą rozprawę, miała sprawy, które były mieszane. Różnie było strasznie. Dwójka jest taka pod tym względem bardziej klasyczna, że raczej masz i śledztwo, i rozprawę po prostu w każdej sprawie. No i też kwestia, że rozprawy już jako tak wyglądają zauważalnie inaczej przez mechaniki wykorzystywane. Aha. Spoiler, który nie jest spoilerem, kiedy wspomina się treść, ale staje się spoilerem, kiedy powie się, że jest spoilerem, ale oprócz tego sam zawiera sobie spoiler do czegoś innego, ale ta wiedza jest ujawniona tylko wtedy, kiedy osoba powie, że jest to spoiler, to chyba ukryte jest... I to dopiero jest spoiler. Znaczy nie, no ja osobiście bardzo lubię spoilery, które ludzie wiedzą, że to są spoilery dopiero kiedy... Wiedzą, że to jest spoiler. Mm-hmm. O osobie, która nie wie, że to jest spoiler, to kompletnie nic nie powie. Dlatego trochę nie rozumiem jakiegoś takiego pioczenia w większości przypadków, bo są czasami uzasadnione, ale w większości przypadków na jakieś tam sekwencje z intra gier, które pokazują jakieś rzeczy, ale co do których w kontekście nie jesteś w stanie w ogóle powiedzieć, czy to jest spoiler, ale nie wiem, jak ktoś wie, to sobie mówi, o, tyle jest spoilerów w tej sekwencji, jak oni mogli ją zrobić. No, ja tak bardzo często widzę, że jak chodzi o jakieś opening i anime na przykład, że tyle rzeczy zaspoilowali, a ja tak, dzięki, że mi zaspoilowałeś, że zaspoilowali rzeczy, jak jest? No. Well. Czasem ciężko jest powstrzymać spoilery. Ja na przykład bardzo lubię rzucać spoilery, o których ludzie nie wiedzą, że to spoilery. Ja pamiętam, jak graliśmy w Radianta. I jeden z plot pointów udało mi się dosyć wcześnie zgadnąć. Nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale skoro robiliśmy streama, to chyba mogę powiedzieć, że to chodziło o tego Ernsta. Tak. No.
O ile mnie wszystkim wszystko i nie będzie tu. Fuck off! Fuck off! Nie podoba mi się ten pomysł. Czekaj, czekaj, bo... Timeout Samurai V1. Nie, nie, nie zrobię tego. Nie tym razem. Nie tym razem. Ale ostrzeżenie werbalne masz? Okej, okay, jesteśmy w areszcie. Jak to było? Spoiler, do którego ludzie nie wiedzą, że to jest spoiler? Pianino? Danganronpa? No! Fuck off! Ej, kraj. Nie, to samo w sobie nie jest spoilerem. Nie oszukuj mi się. A ci do oddech. Nadal pamiętam ten jeden moment z pierwszej rundy waszej. A propos jednej postaci. Nie pamiętam. To było bardzo dawno temu. Pewnie czy Hilo. Trochę stupid. Nie spodziewałem się, że ktoś odwiedzi mnie w takim mrocznym miejscu, jak to. W ogóle powiedziałeś o dzień dobry, ja tak się zastanawiałem, o chuj ci chodzi, skąd to randomowe i dopiero teraz spojrzałem na tekst i takie a. A, to są kwestie dialogowe. Tak, bez pozoru czasem je czytam. To tu jest gra, holy shit. To my gramy w grę, oh god damn it. Wow, ja jestem przekonany, że to jest bardziej pod... To nawet nie jest podcast, bo to nie jest tematyczne, to jest po prostu gadanie. A propos, jeszcze pozwolę sobie tylko ponarzekać. Aha. Ile? Dobra. Great Ace Attorney 1 mogłoby w dużej mierze nie istnieć, bo jest jednym wielkim sequel baitem. To jest dosłownie, ej słuchajcie, mówimy cały czas o tej rzeczy, ale odniesiemy się do niej dopiero w drugiej części. I tak paręnaście rzeczy. I to mnie tak się nytuje. Dwójka jest dużo lepsza. W sensie, czy jedynka nie rozstrzyga się sama w sobie w swojej części? W sensie nie ma jakiegoś takiego konfliktu właściwego dla niej? Znaczy jedynka ma bardzo słaby ten konflikt, powiedziałbym, który jest ukazany w grze, moim zdaniem. Nie mam poczucia, że sprawy są jakoś bardzo mocno powiązane ze sobą i nawet w tych sprawach na koniec i tak wychodzi, że mówią o rzeczach tak typowo sequel baitowo, że wiesz, zostawiają od cholery wątków takich, że mówią ci praktycznie wprost, że jeszcze ci o tym powiedzą w sequelu, tak? Wow. U mnie taki... Okej. Okay, nazywanie, że ty stanujesz do danego gatunku jest spoilerem, co? Doki Doki? Znaczy nie, no teraz to już nawet się z tym nie krzyknął. Tak. Teraz jest wiadomo, o co chodzi. Już tam. A. Naprawdę poruszające. Jeszcze czego? Śmierdzący piernicy. Mam nadzieję, że umrzesz. Przede, żebyś się ze mnie śmiewać. Tak, śmiej się, spadłej Miss May. Pani May. Padłej Miss May. Tak. Chodziło z ekipą z FF5, co? Piątki? Czemu piątki? Nie, nie do końca. Jest coś, o co chciałem zapytać. Obawiam się, że nie ma nic, o co ja chcę być pytana. F5 Showdown. A to nie kojarzone, że piątka miała sequel. Bardziej kojarzyłem ten z czwórki After jest. Chyba, że wystarczająco, że mnie pytałeś, ty kolso głowy. Fallen May, nowy demon w SMT5. Patrz na to oko jakieś się trzęsiała po prostu. No. Się odpaliła na tym lewym oku. Hot take. Kingdom Hearts nie potrzebowało prequeli. Kingdom Hearts potrzebowało 17 spin-offów. Spin-off. I gaczy z ważną fabułą. Pronto, Nomura. Zbinala. Tylko w Kingdom Heartsach mogła być gacza, która miała bardzo ważne, istotne, fabularne rzeczy. Najbardziej mnie bawi to, że hot take. Ej, nie, nie zgodzę się, nie zgodzę Ulala. Się. Nie zgodzę się, absolutnie.
Czy oni dalej nie wystartowali tego wyścigu? Cześć placku, czy oni dalej nie... O 15 miał być wyścig, o 15 miał być start. Że? Nie wiem, czy to nie było tak, że na koncertach puszczali jakieś scenki, albo coś mówił Nomura, co było relewantne fabularnie na jebanych koncertach. O, to jest taki, że nie potrzeba niczego po Bad Side Sleep? To już prędzej. Ale nie będę się rozwodził o harcach, bo ja mógłbym się bardzo dużo rozwodzić o harcach i to by zajęło nam resztę tego streama. Okej. Okay. Set game. Fuck off! Nie! Nie! No i znowu jedziemy. Proszę, straszy pani ochroniarza. Więc o co właśnie chciał mnie pan zapytać? Na początek, jak to jest, że jesteś tak kompletnie pieprznięta? Przez to chciałem zapytać, czy mi się kojarzy to, co Bliki napisał, że jakaś taka poboczna historia, o której wszyscy by chcieli wiedzieć, a potem przypomniałem sobie o Mega Manie X9. Włosy! Nie, bo miałem coś takiego w głowie, że coś takiego było i w sumie nawet nie jestem pewien, czy o X9 mi chodziło. Mm-hmm. Że była jeszcze jakaś taka rzecz, którą ludzie bardzo chcieli, żeby było w ten deseń. Radiodrama czy co? I mean, ja wiem, że japońskie twory mają tendencję do wypluwania z siebie dram, jakiś tam audio. Znaczy, no tak. Half-Life 3. Ja na przykład tutaj jakiegoś czasu losowo sobie znajduję jakieś audycje radiowe z chińskich bajek, które mają te angielskie napisy, które odkupuję. Znaczy tak, ale to chyba, bo chodzi o to, chodzi o dramy, które są jakby fabularnie osadzone, wiesz, w... Wiem. Dobra, That Man. Co do mężczyzny, który zostawał z panią w pani pokoju hotelowym. Czy może mi pani o nim powiedzieć? Gdzie on jest? No proszę. Nie, daj spokój, żadę. Może gdybym miał coś, co sprawi, co by skłoniło ją do rozmowy. Jestem chyba jedynym Polakiem, co dramy z Gunvolta oglądał. Haha, fabuła Gunvolta? Wow! Rude? Granie w gry typu Gunvolt dla fabuły. Root? Oczywiście, ja zawsze. Żeby nie było śmieszkuje w tym momencie. Zawsze można być jak Inti i przekazać 60% lore'u przez audio. Mam wrażenie, że Samurai Xon odnoszę się do tego samego. Znaczy kojarzę, że ten, że Zero też miało relevantne swoje... te. Mhm. Nawet nie na ile to były dramy jako takie, a na ile to były po prostu jakieś tam udźwiękowione, krótkie scenki czy coś. A ja właśnie myślałem o tej CD dramie do Castlevania. Chciałem wspomnieć, że też jest coś takiego. Była też odwrócona płyta z symfonii. Ha? Było coś takiego, że jak odwróciłeś płytę z symfonii i włożyłeś ją do napędu, to coś tam leciało. Że symfonia i odwrócone rzeczy. Name More Iconic Duo. Interesująca fabuła, nie jestem w najprostszej fabule, nie jestem w braku fabuły. I mean, naprawdę ciężko jest znaleźć tytuł, który kompletnie nie ma żadnej fabuły, okej? Okay? Mhm. Zwłaszcza jak ludzie sobie bardzo często dopowiadają różne rzeczy. Vanilla nie równa się boring. To swoją drogą. Tak. Zależy, o czym mówimy. Tak i Vanilla. Zależy, o czym mówimy. Podsłuch. Czemu umieściła pani podsłuch na telefonie Mii? Ja tak to mówisz, to brzmi tak chłodno. Tępczo. Podsłuchiwanie, podkładanie podsłuchów w telefonach jest zbrodnią, pani May. O
Panie, pewnie dowiedział się tego pan szkoły prawniczej, co? Obrzydliwe. Z tą kobietą jest niemożliwa rozmowa. Today I learned. Uczęszczenie do szkoły prawniczej czyni z ciebie obrzydliwca. Tak. Wiesz, jak to mówią. Prawnicy to ten typ człowieka, który jest obrzydliwy, bo mówi każdemu, że studiuje prawo. Będzie badge. Ja najpierw muszę... Chociaż nie, ja mam chyba wstawione te motki, tylko nie na streamlapsowym layoutcie. Nie pamiętam. A, że chodzi o to, żebym dodał tą emotkę po prostu. Jezu. Ja nie wiem. No ja zawsze mówię, że zrobię, a potem zawsze o tym zapominam. O, witaj w moim świecie. To jestem 100% ja. Przepraszam, nie mogłem się dobrze. Proszę powiedzieć, czemu pani jest taka wściekła? Nie wygląda pani jak zła osoba. Ja chwilę, to muszę zobaczyć. A, ta odznaka. Okay. Zastanawiałem się, o jaką odznakę chodzi. Dobra, coś tego. Feeling. Na dnie oceanu żyją sobie, rowu maryńskiego żyją sobie rurkowce. Odznaka, czemu nie odznakownik? Nie, na odznakowniki jeszcze przyjdzie czas. Nie jest coś takiego, jest coś takiego bottom feeder. To nie jest, nie wiem, związane z tym łańcuchem pokarmowym? No, chujowy prawnik, dalej. Tak. Bottom? Jak? No w sumie Phoenix to trochę taki bottom chyba, no. Jeszcze same czułka. Na szczęście do tej pory nie wiem, o co w tym chodzi. A z czym? Same jukę. A. Więc czuję się jako osoba rozsądna. No same to jest chyba top, a ukę to jest bottom. Glonojad? Samo to wiesz. Przebywanie w towarzystwie osób, które były / są wielbicielami / wielbicielkami gatunku yaoi. Albo po prostu BL. Albo BL, tak. Boys Love. Tak. Trudno mi powiedzieć, czy ma coś do prawników, czy ma coś po prostu do mnie. Ale to by było na tyle. A nie, musimy jeszcze coś pokazać, czy nie mamy jeszcze? Nie mamy chyba jeszcze jej za bardzo czego pokazać, co my jej pokażemy. Podsłuch jej pokażemy. Fajny podsłuch pani coś podłożyła. Możemy jej pokazać jej zeznania IDK. Nie, wiesz co? Gdzie to... to cię nie znoszę. Zjeżdżaj, bo nie chcę się z tobą współpracować. Dzięki, zauważyłem. Chyba nie. No. Rzeczywiście nie. Dobra, gdzie idziemy najpierw? Może po kolei. Tutaj pewnie nic nie będzie, ale jakiś flavor tak zawsze będzie do wyhaczenia. Mieliśmy w ogóle... Nie, mieliśmy okazję przebadać scenę. Zdaje się, że laboratoryjni mają dzisiaj wolne. Detektyw Gamszu nie ma w okolicy. Detektywa Gamszu. Policja naprawdę przeszybiła to miejsce. Wątpię, że są tu jakieś wartościowe wskazówki. Wow, Luna. Nawet nie wiem, co o tym sądzić. Ja przemilczę. Zmienia się to już i bardzo mojej uwagi, sobie z siebie. Ja przemilczę. Mi się na przykład laboratoryjni będą kojarzyć pewną inną grą w serii. Bez wielkich spoilerów. A, witam pana. Cóż za występ, jeżeli mogę tak to określić. O, dzięki. Jestem 200% w obozie Yuri. A jestem 300% w obozie wszystko!
Byleby było... A? 200% w obozie Yuri. Tak bardzo, że aż przechodzi z powrotem do Yaoi. To widzę, ja bo obracam się o 360 stopni i idę dalej. Wszystko może być fajne, jeżeli jest odpowiednio fajne. Możecie mnie cytować. Znaczy, wiesz, no, jakkolwiek byś tego nie powiedział, no to nie mogę się z tym nie zgodzić. Jeżeli coś jest A, to może być A. Ale tylko może. No. Każda gra może być eroge, ale musi mieć wodny etap w sobie. To chyba nie tak działało. To chyba nie tak działało. Jak to działało? Właśnie a nie, nie pamiętam. Że każda platformówka musi mieć sobie erogę i wodny etap. To chyba tak to działało. Tak? Już nie pamiętam, czy to tak szło. Krystian! Nie pamiętam, gdzie są eksperci w tej dziedzinie. Luna mówi, że tak. Cisturu mówi, że ta, ale nie wiem do czego. Uznajmy, że mówią do tego, do czego chcemy, żeby mówili. Każda dobra gra platformowa musi mieć sobie rogę i podwodny etap. Okej. Okay. Okay. Wybacz, że tak cię wywołałem do tablicy. Nie ma co. Pańskie dzisiejsze wysiłki mogą tylko pomóc reputacji. Gatewater, jak to mówią. Ha? Rep? Tak, nasza reputacja wzrośnie jako ten hotel, gdzie morderca użył podsłuchu. Możemy oczywiście więcej nakładać większe ceny za ten pokój. Będzie to świetne dla biznesu. O, wow, pani May nie zostaje jeszcze oskarżona o morderstwo. Jeszcze? Ja również stanę się sławny. Boy, który przyniósł mordercy mrożoną kawę. Czemu mam wrażenie, że obydwaj utknęliśmy w jakimś tym samym złym śnie? Koszmarze. Dobry statek nie wchodzi mi z czego zrobione. A czy no? Ciężko mi się z tym nie zgodzić. Zwłaszcza patrząc na niektóre mangi krytyczne. No chyba, że to jest jakiś kurwa dziurawy slup jebany. To wtedy trochę słaby statek. Czy chce ktoś porozmawiać o statku Tezeusza? Czy statek, w którym wymieni wszystkie deski i wciąż jest tym samym statkiem? SS Ligusia. Ej, ale to jest w sumie ciekawe zagadnienie. Wiesz pod jakim względem? Masz samochód. Mhm. Powiedzmy, spaliła się cała karoseria, nie? Wnętrze. Więc wymieniasz karoserię, wymieniasz siedzenia. Mhm. Czy to jest dalej ten sam samochód? To się nie chodzi... Bo... Znaczy, no to jest częściowy etap tego samego zagadnienia, tak naprawdę. Mhm. Bo w orzecznictwie jest, raczej to wygląda tak, że to już nie jest ten sam samochód i że on w ogóle nie powinien zostać dopuszczony do ruchu, bo jest już... Bo to jest praktycznie nowa konstrukcja wtedy. A to jak nie powinien zostać dopuszczony do ruchu? W jakim sensie? No, znaczy w sensie, że on powinien dostać pozwolenie najpierw. Powinien zostać jakby zarejestrowany jako taki autorski samochód, nie? A, to ciekawe. Że jak masz Mitsubishi i je naprawiasz, i je w taki gruntowny sposób naprawiasz, to już nie jest... I co, potencjalnie stwierdza, że nie podobają ci się fotele, znaczy więc nie, wiesz co, nie, to musi być taka... Znaczy, no właśnie pytanie, w jakiej skali musi to być zmienione, tak? No bo powiedziałeś, że wnętrze się spaliło i karoseria się spaliła, tak? Więc no dajmy na to, wymieniasz wszystkie blachy, tak? I wymieniasz to, co jest w środku, czy jakieś tam fotele, nie fotele, tak? No ja musiałbym przynieść zdjęcie, które by obrazowało przykład, o którym myślę. Anyway.
No, yeah, well. Boże, Luna, ja bym... Ja jestem ci w dobrym humorze, ciesz się, bo bym ci zaraz dał timeouta za to. Excuse me. To jest stream, gdzie ja jestem i mówisz mi takie rzeczy. Takie rzeczy mi mówisz. Niezły zapłon, ja po prostu... Moja podświadomość... Zajęliśmy się innym zagadnieniem w tym czasie. Moja podświadomość nie chciała tego zauważyć, okej? Okay. Jakby mój zmysł widzenia to zarejestrował, ale po prostu jakaś tam blokada w układzie nerwowym odcięła po prostu, żeby tego nie było. Ale przyznałem, że to dziurawa łajba. Nie, ja tylko chciałem wspomnieć, że to zagadnienie ze statkiem było ostatnio wykorzystywane przy dyskusjach o Higurashi nowym. Sayaka jest dziurawa. Każdy ma jakieś dziury. W nosie. Na przykład prokurator generalny. Znaczy nie, prokurator generalny to jest dziurą. To jest, no dobra, on jest dziurą, right. Ale czy skoro jesteś dziurą, to nie można powiedzieć, że masz Oh boy! Oh boy! Wait, what? No, czy jeżeli mówimy, że jesteś dziurą, to czy można powiedzieć również, że masz dziurę? Czy woda jest mokra? O, fuck, o, woda robi rzeczy mokrymi. Zamiast ciebie nie jest mokra. Sobie nie jest mokra. Tak. Chleb zrobiony jest z chleba. Dużo było takich trudnych pytań. Apolody powiedzą ci, że tak. Nie, ten rabin powie tak. Zatem jest pan naszym honorowym gościem. Proszę mnie poinformować, jeżeli jest coś, co mogę panu przynieść. Przynieś mi dowód na to, że Maja jest niewinna. Przynieś mi mordercę. To też. Ssaki mają włosy, kokosy mają włosy, mini kokosy to ssaki. To bardzo ciekawe zastosowanie, którymi trzyma się absolutnie kupy. No. Bardzo często słyszałem argumenty na zasadzie Hitler oddychał. Czemu oddychasz? Wow. Co do pani May? O, co do niej? Proszę pana, nie żebym się chwalił, ale odkąd ją zobaczyłem, ona by to zrobiła. Tak powiedziałem. Co by zrobiła? Zaczynam się zastanawiać, czy najbardziej podejrzanym człowiekiem tutaj nie jest ten koleś. I nie byłby to pierwszy, jedyny raz, kiedy chłopiec hotelowy byłby problematyczną osobą. O, znaczy to byłby pierwszy raz. Chyba, że Great Ace Attorney. Nie przypominam sobie... Aczkolwiek jedynkę już prawie zapomniałem, bo była chujowa. No. Czyli jeżeli postaci 80% masy i ukryje się, aby się naprawić, to czy dalej jest to ten sam robot? Kurwa, piłem! Nie, bo dosłownie wziąłem łyka i słyszę, że zaczynasz to czytać w taki... Czekaj, WX1 się zepsuł, ale nie, czekaj, bo WX2 to chyba było po prostu składanie go z części, które już były, nie? No tak. Nie do końca to samo, to jest dalej ten sam zero. Ale jest X5, X6, gdzie... Nie no, jak to? Znaczy... Nie no, co... Ha? Czy oni zbudowali nowego zero po prostu? Nie no, to chyba były części po prostu, nie? No właśnie, też mi się wydaje, że to były części. No.
Znaczy... Ją w X1 urwało pół ciała i resztę dorobili ex-hunterzy. Dusza nie istnieje. Później mamy X5 i X6 i później mamy 0. A to już jest zupełnie inny Zero. Znaczy czekaj, czemu X6? No, ukrył się, żeby się naprawić. No, jemu wtedy też ujebało jakieś więcej niż połowę ciała. To czemu X5? No, że z X5 do X6 chodzi mi o to. A, że z. Myślałem, no. Że i w jednej, i w drugiej. Nie, tak? nie. Takie hold up. Hold up. I później mamy serię 0, gdzie no... Działo jest zupełnie inne, oni to nawet mówią 0-3. Ale ja tego nie rozumiem. Dlaczego Omega Zero miał ten sam design co zwykły Zero? O chuj chodzi. Miał mieć... To powinien być taki sam design jak w X-ach w takim razie. To jest bardzo duża niekonsekwencja. Ja na to narzekam, bo ja wolę ten design z X-ów. I chciałbym go zobaczyć w stylu Game Boyowym. Ale czekaj. Dlaczego X6, X... A, że... A, okej, okay, dobra, wiem o co chodzi. Że... Jest ten 0 z X1, ten z X2 od X5, to jest... Okej, okay, dobra, jasne. Tak, to 4-0. Też bym chciał to widzieć na mojej wypłacie. A w sensie, że nie, że 4-0 same, tylko że jeszcze z czymś przed. Dzięki, studio. No może zróbmy już Just Chatting po prostu do końca. Dobrze, może być. Nie, bo ja tak się zastanawiam w sumie, czy Zero jako tako... czy Zero ten, który my sterujemy, czy on był jakoś budowany na podstawie innych schematów, czy kiki diabeł? W sensie ten Zero, no bo... który my sterujemy w Zero? Tak. No bo mówi, że on powinien się różnić od tego Omegi, tak? No bo... Well... W sensie, wiesz, według wiedzy, którą my posiadamy, bez jakby wchodzenia w szczegóły w Elf Warsy. No tak, gdzie no, bo nie mamy wiedzy o Elf Warsach, Capcom, kiedy? To w X-ósemce jest ten czerwono-biały Zero, nie? Że go tak... No, oryginalny jeszcze. Tak. W Zero jest czerwono-czarny Zero, czy tam... No dla uproszczenia powiedzmy czerwono-czarny, nie? No ten haha kobiecy, haha. Więc... Jeżeli Omega to jest oryginalne ciało Zero, to powinien być czerwono-biały, a on jest też czerwono-czarny. No tylko jednocześnie nie mamy żadnego powodu, żeby twierdzić, że Zero, którym my sterujemy, jest z jakiegoś powodu zajmowany na podstawie innego schematu, tak? Nie rozumiem. No bo Zero, którym sterujemy w Zero, no to nie jest to oryginalne ciało Zero, tak? Tak. Więc no musiał jakoś powstać, tak? Nie wziął się styk z powietrza. No, tak? No ktoś go zbudował pewnie. No, tylko czemu miałby zostać zbudowany w innej formie niż oryginał wtedy? No nie wiem. Bo i na fundę tak chciał. No o to mi chodzi, więc wydaje mi się, że po prostu on był zbudowany tak jak mieliśmy Zero, powiedzmy już po... A, że po prostu... A, mhm. No, pewnie jest to, co Bricky pisał wcześniej, że podczas Elf Warsów mu się zmieniło. No, też mi się tak wydaje, tak? Zresztą, no, teoretycznie przynajmniej. Równie dobrze można to było interpretować tak, że Zero był już zmieniony po X5, ale niestety potem przyszedł Capcom i stwierdził, że następne części X-ów jeszcze muszą powstać. Mm. Że wie, że on został po X5 już tak odbudowany. To jak już Just Chatting, to może macie jakieś strachy wobec SMT5? Nie mam żadnych oczekiwań, ja mam jeden standardowy w strach. No. I możesz się chyba domyślać, jaki. Przypomnij mi, na jaką konsolę wychodzi. Optymaliza... O Jezu. Okej. Okay. Well, widać na trailerach, że ta gra czasami chrupie. Znaczy no... Wiesz, no tak długo jak będzie, powiedzmy, w miarę regularnie trzymała te 30 FPS-ów, no bo nie wierzę w 60, tak? Mhm. I nie będzie miała loadingów po 2-3 minuty. To raczej, powiedzmy, się nie boję za bardzo, tak? Ja tylko mam nadzieję, że muzyka będzie dobra. I w sumie... Nie spodziewam się, że muzyka miała nie być dobra.
No i fabuła wydaje się być ciekawa. Znaczy ja fabułę będę oceniał dopiero jak już zagram, tak? No bo na podstawie trailerów to można bardzo dużo rzeczy sobie dopowiadać. No tak, ale chodzi o to, czy mamy jak, czy są jakieś obawy. Ja nie mam, no co do zasady, kurczę, wszystko wydaje się być okej, okay, no. Ale też nie jestem jakimś takim, no ja lubię jestem taki, ja nie jestem jakimś zagorzałym fanem, tak? No tak. Miłego wyścigu. Ja raczej też nie mam jakichś takich, powiedzmy, obaw co do SMT, no bo czego właściwie się bać, no. Znaczy ja bym zamiast rajdować GSPS, to akurat w tym wypadku po prostu respectfully przeszedłbym na ich kanał. Jedyne co, to mógłbym się zastanawiać, na ile, powiedzmy, nie będą chcieli powtarzać jakichś wątków fabularnych, że będzie na zasadzie znowu to samo, tak? To jest jedyne, co im przychodzi do głowy tak bardzo szybko, tak? Żeby mi było, że o, znowu musimy spuścić pierdol Jachwy, bo znowu Jachwy odpierdala rzeczy, bo takich co gry, bo... Znaczy, i tak podziwiam się, że dokładnie na tym się skończy, ale cicho. No, wiesz, to... I to, co właściwie chciałem powiedzieć, ale moja głowa mi nie pozwoliła na to, że mam nadzieję, że jakieś neutrale, nie neutrale będą łatwiej do zdobycia niż w czwórce. Bo czwórka miała straszny system wchodzenia na ścieżki. Mm-hmm. Nie wiem, jak to w Apokalipsie wyglądało, bo nie doszedłem do momentu, w którym rzeczywiście ścieżki były. Ale no, czwórka była pod tym względem katastrofalna, tak? Przecież tam bez poradnika na neutrala było bardzo ciężko wejść. Pamiętam. Bo to było coś pokroju, że tam miałeś chyba skalę minus 30 po 30 albo coś takiego. I ostatni wybór ci dawał jakiś plus minus 10? Coś na razie. W jednym czy drugim kierunku, więc jak cały czas byłeś na neutralu, to po ostatnim wyborze nie mogłeś być na neutralu tak naprawdę. Aha. To był tego typu system. I w sumie, skoro już mowa o jakichś tam w zawartościach modach, to boję się odrobinę, żeby nie zrobili jakiś Bóg wie ilu DLC-ków fabularnych. Wiem, że czwórka miała sporo takich DLC-ków, które jednocześnie były misjami i jakąś tam fabułę wprowadzały, tak? Mm. Tak długo jak to będzie, powiedzmy, takie poboczne na zasadzie, że no nie musisz tego kupować, żeby mieć jakiś głębszy wgląd na fabułę samej gry, no to pół biedy, tak? Ale jeżeli twierdzą, że ej, słuchajcie, wytniemy sobie część zawartości i potem wrzucimy jako DLC, no to będę niepocieszony. Nie, rozumiem, o co chodzi. Nie, żebym szkolował Pokémony za to. Nie, ja bardziej mogę mówić o moich oczekiwaniach względem Dreada. Square Enix zrobił portret Bravely na PC. No widziałem. Chyba już nawet jest pre-order za 225 zł, ktoś na sobie. Nie mogę powiedzieć, że... Bo pamiętam, że w jedynce było tak, że Neutral miał chyba najwięcej gameplayów w porównaniu do ścieżek Low i Chaos, bo na Neutral robiłeś wszystko. Wydaje mi się, że w dwójce chyba... Nie pamiętam, jak było w dwójce. W dwójce to już prędzej Low miałby mniej kontentu. Najlepsze SMT. Bo znam... Najlepsze SMT. I miało tyle samo kontentu na każdej ścieżce. Chodzi ci o Nocturne? Nie, o Reduxa. A, Boże, polecam Reduxa, right. Znaczy, tyle samo, no... Można powiedzieć, że niektóre ścieżki się tam różniły w ten czy inny sposób, tak? No i oczywiście można też szkalować, że jak ktoś szedł na przykład na Chaos, to miał łatwiejszego ostatniego bossa Huldur. Nocturne... Well, jak się szło na True Demon Ending, to było zauważalnie więcej kontentu, ale poza tym ścieżki są porówno. Znaczy, bo czekaj, True Demon się lokował, jak wszedłeś do piątej kalpy? Tak. Znaczy, nie pamiętam, czy jak wszedłeś do piątej kalpy, chyba jak skończyłeś, to się lokował TD. No to tak naprawdę True Demon Ending ci blokuje tylko tego. Znaczy, dodaje ci tylko Lucifera, tak? Tak stricte. No stricte tak, ale żeby zrobić True Demon Ending, to musisz przejść te kalpy, a jeżeli idziesz po zwykłe, no to nie musisz, o to mi chodzi, tak? W SMT jest jakieś preferowane zakończenie kanoniczne. Wydaje mi się, że jedynka bardzo mocno implikowała, które zakończenie było kanoniczne względem dwójki. Bo nie pamiętam w tej chwili, jak to szło.
Wydaje mi się, przy czym mówię, mocno mi się wydaje, że neutralne zakończenia są chyba takie najbardziej preferowane? Znaczy mi się właśnie wydaje, że w jedynce albo w dwójce LoL było w którym zakończeniu takim pseudokanonicznym. Mm. I nie pamiętam, czy to była jedynka czy dwójka. W jednej LoL, w drugiej neutral, tyle pamiętam. Aha. No bo tak to zazwyczaj wydaje mi się przynajmniej, że te powiedzmy neutralne są takie... LoL w dwójce. Że te neutralne są takie powiedzmy najbardziej... Może nie tyle, że preferowane, ale takie... Czekaj, bo... Najrozsądniejsze bym powiedział. Nie, trudniej one nie. Nocturne ma swój własny neutral ending chyba. Czy Nocturne to nie byłby reset po prostu? Mhm. Znaczy, bo Nocturne w ogóle ma sporo endingów, jak na... Ale czekaj, Zamoraj, czy Low w dwójce pasuje do tego założenia, że Hijiri równa się Aleph? Chyba. Tak mi się wydaje. Tak, okej, okay, dobra. Właśnie wydaje mi się, że to może być to, co wiąże, ale mówię, już teraz nie pamiętam. No i przypomina, nigdy nie przeszedłem, jestem to jeden, a nie dwa. Ale bym sobie przeszedł na takim Switch online, co nie? No kiedyś trzeba będzie porobić streamy z tego SMT2. Nie, że szkoda to. Jak będę się czuł na siłach. Nie, żebym szkalował Switch Online za to, co robi. Znaczy inaczej, ja doskonale rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Bo jakby ktoś nie wiedział, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że na Switch Online część tytułu wychodzi tylko w Japonii, a część tylko w Ameryce. Ja doskonale wiem, z czego to wynika. Są tytuły, które po prostu nie zostały w ogóle przetłumaczone, tak? Aha. I żeby je wypuścić na Switch Online, trzeba by je przetłumaczyć na angielski, tak? Te, na które najbardziej narzekam, to pierwsze 4 Fire Emblemy bodajże. Nawet nie pamiętam, czy... Nie, genealogia też jest na tym, na online. I pierwsze 2 SMT plus EVE. One wszystkie są na japońskim Switch Online, a na tym. A na angielskim ich nie ma. No ale, no, tak jak mówię, no... Najgorsze jest to, że jakby się uprzeć, to nawet nie ma teraz mówki, że jedynka nie została przetłumaczona Fire Emblema. Bo przecież została wypuszczona na jakiś czas, a potem ją wycofano ze sprzedaży, żeby było zabawniej. Właśnie wydaje mi się, że stacji nie ma. Już patrzę je. Ale jestem niemalże pewien, że nie ma. Fire Emblem. Jest genealogia tylko. Z SNES-owych. Ej, wróć. Mystery of the Emblem apparently też jest jako SNES-owe, ale ten, teraz i nie ma. Jeden boss, czy chodzi o super bossa z Devil Sagi 2, Digital Devil Sagi 2? Okej. Okay. Zgadza się. To już wiem kto. Bez wielkiego spoilowania, ci to mają wiedzieć, to wiedzą, ci to tak. Nie mają wiedzieć, to nie wiedzą. Najlepiej. No ale mówię, no ja absolutnie rozumiem, czemu tak się dzieje z tym Switchem. Zresztą tak samo ludzie narzekają, że czemu na Switch Online nie wychodzą jakieś inne tytuły, takie większe, tak? To nie jest tak, że Nintendo sobie może powiedzieć, ej, słuchajcie, kiedyś była gra na naszą konsolę, to teraz możemy ją wrzucić na Switch Online, tak? To się równa temu, że znowu muszą iść do producenta, zapytać się, czy mogą w ogóle to umieścić, tak? Podejrzewam, że umieszczenie takiego tytułu się wiąże z dodatkowymi kosztami i dlatego one nie są umieszczane, tak? No. Czy Chrono Trigger jest może na Switch Online? Myślę, że nie. Z ciekawszych SNES-owych tytułów. Czemu Chrono Trigger jest tak zaniedbywany, jeżeli chodzi o to, że na SNES-ie mini go nie ma, na Nintendo Switch Online go nie ma, no kurwa. Z ciekawszych rzeczy masz Breath of Fire, F-Zero, Kirby, Link to the Past.
Wydaje mi się, że słyszę Lunę krzyczącą w oddali, ale to może być tylko podmuch wiatru. Mariany oba, Super Metroid, Breath of Fire 2, Super Punch Out, Star Fox 2. Zresztą Star Fox 2 chyba ogólnie nie wyszedł ten przed SNES-em klasikiem. Z tego co kojarzę. Dobrze kojarzę? Popatrzmy, jeżeli się mylę. Jeszcze raz? Że Star Fox 2 nigdy nie wyszedł, dopóki nie wyszedł na SNES-a klasika. Na SNES-a mini, no. Nigdy oficjalnie nie został wypuszczony, op. No, Donkey Kong Country... Mówię tylko o angielskich tytułach, żeby nie było. Mhm. Marian All Stars, Donkey 2... Czekaj, mówimy o teraz o czym? O Switch Online? Czy do... Tak. O SNES-owych rzeczach. A tak, i najważniejsza gra, Bambuzu. Bambuzu. To jest dokładnie gra, którą ludzie chcieli zobaczyć i bardzo się cieszyli, że wyszło na SNES Online. Także powiedzmy, nie ma jakichś super tych tytułów, tak? Jest sporo takich, które ludzie by chcieli, żeby wyszło, ale nie ma. Typu, nie wiem, Castlevania, właśnie Chrono Triggery, jakieś finale, tak? Ale... Tak jak wcześniej, tak? To nie są tytuły, które są markowane przez Nintendo, tak? I to nie jest tak, że mogę sobie je od tak po prostu wrzucić, tak? Nie. Ale z drugiej strony też trochę rozumiem, no bo na 3DS-ie przecież miałeś Virtual Console, tak? No. Gdzie tytułów było od zajobu przecież. Na Virtual Console było tak dużo tytułów, które ja teraz bym nawet kupił za jakieś tam, podejrzewam, że po 100-150 zł, tak? Wiesz co, Wii U jest chyba konsolą wartą do kupienia tylko ze względu na tamtejszą Virtual Console. Jest gigantyczna. I są tam Metroidy. Znaczy, chyba, jak się chce legalnie zagrać w Game Boyowym Metroidy, nie posiadając Game Boya, to Wii U Virtual Console to jest najlepsza rzecz. Jak się chce zagrać legalnie w Game Boyowy, nie mając Game Boya. No. Wiem o co chodzi, ale wiesz jak to brzmi. Mm-hmm. Nie, no mówię. Chciałbym, żeby na tego Switch Online wychodziło więcej tytułów, no bo zwłaszcza jak się porówna do innych tych opcji konsolowych, tak? Czy do Game Passa, czy do PS Plusa, tak? No to jednak różnica jest zatrważająca, tak? No i tak, kompatybilny... i biorąc pod uwagę, że na Switch Online chyba wychodzą tylko te starsze tytuły, tak? No, nowszych raczej nie ma, tak? I co gorsze, Switch też nie ma jakiejś kompatybilności wstecznej, tak? No niestety, Nintendo jest, jeżeli chodzi o funkcje sieciowe, bardzo upośledzone, więc... Zarówno sieciowe, jak i o kompatybilność, tak? Mhm. Ja, a propos kompatybilności, jeszcze, ja się zawsze śmieję, że jeżeli ktoś chce zagrać ze wszystkie gry Atlusa, to ma absolutnie przejebane. Mhm. Pokaż mi konsolę, powiem ci, jaka gra Atlusa na nią wyszła. Nie, serio, nawet jeżeli byś chciał grać same Persony i SMT, to byś musiał kupić jakieś 15 konsol chyba. Jakbyś... No bo co? Od... Masz tak, na NES-a masz, na SNES-a masz. No tak, bo na NES-y wychodziły pierwsze Megami Tensei. Tak. Na SNES-ie wychodziły SMT 1-2, no i Eve. Jak się uprzesz, to na Advance masz SMT któreś, chyba 1 albo 2. Aha. Na DS-a no to masz Saint Journey, na 3DS-a masz SMT 4. Plus jakiś tam Devil Survivor, nie Devil Survivor, Soul Hackersy bodajże. Apocalypse. Na PS... No tak, na PS1 masz persony, na PS2 masz persony, na PS3 masz persony, na PS4 masz persony. No, na PS5 masz personę. Nie, czekaj. No, znaczy, no na PS5 nie ma żadnej nowej gry, tak? Kraj jest ekskluzywem. Jasne, sorry. Na końcu udało mi się złapać Steama. Gratuluję, na ostatnią minutę. Pojebało mi się chyba z Intergrade'em po prostu, z tą PS5. Tak. Na Switcha teraz będziesz miał SMT 5. A, no. Więc no... W chuj konsol. Pamiętam, że harcy miały taki problem, dopóki nie wyszły kompilacje. No, to wciąż były raczej... Właśnie nie, w sumie... Dobra, nieważne, nic nie mówiłem.
Nie no, bo Harcy to miałeś jedynkę, dwójkę na PS2, Birth by Sleep na PSP, Coded i Daisy na DS-ie, Dream Drop Distance na 3DS-ie, trójkę na konsolach nowej generacji, PS4 i Xbox. Nie ma żadnej gry Atlus Arcade Exclusive. Zależy, jak na to spojrzymy. No, Arena nie jest ekskluzywem, bo to wyszło też na Xboxa. Znaczy, z jednej strony tak, ale z drugiej strony Xbox nie ma żadnej, tak? Więc musisz mieć jedno z tych dwóch konsol. Kafrin też nie jest już ekskluzywem. Bo jest na PC-cie, no tak. Mhm. Tak samo można powiedzieć o czwórce Goldenie i o tych Stakersach, tak? Tak. No i oczywiście personaż tutaj był. A biorąc pod uwagę, że była za nową postać, nowe social linki, w ogóle to nawet nie możesz powiedzieć, że możesz sobie tak po prostu skipnąć. Już ja mogę powiedzieć. A jak jeszcze dodasz do tego jakieś Etrian Odyseje, nie Etrian Odyseje. O Boże. Też nie, Etriany akurat wszystkie są na 3DS-a tak naprawdę, albo na DS-a, jeżeli chodzi o zwykłe albo remake'i. Więc no, to nie jest aż taki wielki problem. Dobra, biorąc pod uwagę, że czas już nam pięknie upłynął, zrobiliśmy absolutnie nic, jeżeli chodzi o grę, ale trochę sobie pogadaliśmy. Bardzo dobrze, nie wiem, o co ci chodzi. A teraz pozwól, że włączę sobie timeline i Satanowi, zanim jeszcze nie zaspoilowałem sobie całej fabuły dwójki. Także co? Gadali dla was Shinji i Seversi. Trzymajcie się ciepło. Cześć.